Paweł Chmielewski, PCH24TV, Szczęść Boże. Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl program W imię zasad, dedykowany Instytutowi, Instytutowi Ordu Juris i z tego powodu moim gościem jest wiceprezes tegoż instytutu, pan doktor mecenas Tymoteusz Zych. Dzień dobry, szczęść Boże, panie doktorze. Cześć Boże, dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, jeżeli chcą Państwo, żeby ten program i inne nasze programy mogły się dalej ukazywać, a mamy nadzieję, że w imię zasad będzie w każdy poniedziałek, to serdecznie proszę o wsparcie naszej telewizji, wsparcie modlitewne i finansowe. Jak finansowo go udzielać jest rozpisane pod tym nagraniem. Panie doktorze, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy świat katolicki w Polsce jeszcze w ogóle istnieje nie tylko w Polsce, także na całym świecie można powiedzieć, świat katolickich wyobrażeń i katolickich przekonań, a wszystko wokół artykułu doktora Marcina Kędzierskiego z klubu Jagiellońskiego, który się ukazał na początku sierpnia pod tytułem Przemija bowiem postać tego świata, LGBT, Ordo Juris i rozpad katolickiego imaginarium. Pan doktor niedawno na ten artykuł odpowiedział w tekście pod tytułem Zamiast ubolewać. Że świat zwariował, trzeba go zmieniać. Zanim oddam panu doktorowi głos, to jeszcze kilka słów o tym, co pan Kędzierski w swoim tekście napisał, bo to jest rzecz niezwykle szeroko komentowana, dlatego że to jest taka biała flaga, taka kompletna kapitulacja. Otóż doktor Kędzierski twierdzi, że przegraliśmy, że katolicy przegrali, że chrześcijanie przegrali w Polsce i na całym świecie, że rewolucja już się dokonała, że jeżeli chcemy być w ogóle w Polsce katolikami, to możemy być nimi tylko prywatnie, albo być katolikami modernistami, którzy chcą tak naprawdę odrzucić całą tradycję kościoła. Twierdzi doktor Kędzierski, że nic już nie możemy zrobić i po prostu musimy poddać się temu walcowi modernizmu, który nas teraz zamierza rozjechać. Pan doktor uważa, że to nie jest bynajmniej prawda i że tak jak pisze w tytule, pan tego tekstu trzeba walczyć. Dlaczego Marcin Kędzierski, panie doktorze się myli? Dlaczego jeszcze nie przygraliśmy i dlaczego warto walczyć o to nasze katolickie imaginarium, czy po prostu katolicką prawdę w społeczeństwie i kraju i świecie? No właśnie, ja myślę, że punktem wyjścia błędu, jaki popełnia dr Marcin Kędzierski, jest zakwalifikowanie tego świata wartości tych struktur społecznych, całego pojęcia także prawa naturalnego jako świata wyobrażeń, jako imaginarium właśnie. Cytując to w ten sposób, Doktor Kędzierski właściwie można powiedzieć, że traktuje katolicyzm, etykę katolicką, katolickie pojmowanie społeczeństwa, no, jako pochodną pewnego rodzaju mitologii, która, jak sam podkreśla, przyczyniła się do stworzenia społeczeństwa, które dobrze funkcjonowało, które było dobre dla człowieka, być może społeczeństwa doskonalszego niż te, które funkcjonowały w innych częściach świata, ale dzisiaj przebywa, przeżywa kryzys, odchodzi w przeszłość. I to Marcin Kędzierski przyjmuje z żalem, czyli jako proces negatywny, mówi, że struktury społeczne, rodzina, małżeństwo one rzeczywiście miały swoją pozytywną rolę, ale dzisiaj są zastępowane innym światem wyobrażeń, inną mitologią, innym, inną mitologią można było powiedzieć, innym imaginarium. No i wydaje mi się, że tutaj jest podstawowy. Zasadniczy błąd w jego myśleniu. Otóż, mówiąc o takich podstawowych instytucjach jak rodzina, jak małżeństwo, mówiąc o szacunku do ludzkiego życia, mówiąc też o potrzebie transcendencji, nie mówimy o czymś, co stanowi świat wyobrażeń, a mówimy o rzeczywistości, bo rzeczywistość to nie tylko rzeczywistość materialna, czyli przedmioty, które można dotknąć, ale też rzeczywistość relacyjna, czyli stosunki pomiędzy ludźmi, które wynikają z ich... Natury. No i kiedy spojrzymy na cały świat, nie tylko na ten świat katolicki, no to dostrzeżemy z jakimiś tam oczywiście różnicami, i obocznościami te same instytucje podstawowe. Rodzinę, małżeństwo, dostrzeżemy, że ludzie mają potrzebę wychowania dzieci, czyli potrzebę rodzicielstwa, że oddaje się szacunek temu, kto wychowuje dziecko, w szczególności matce. To jest właściwe dla wszystkich cywilizacji świata nie jest to imaginarium, ale jest to po prostu pewnym faktem, który wynika z istoty tego, kim człowiek jest. Czyli, zresztą, panie doktorze, jeżeli, mogę, jeżeli dobrze pana rozumiem, to pańskim zdaniem doktor Marcin Kędzielski twierdzi po prostu, jakby taki przejmuje taki paradygmat relatywistyczny, gdzie jakby wszystko, w co wierzymy, jest po prostu pewnym ustaleniem, tylko nie ma żadnego odniesienia do faktów i rzeczywistości. Tak, to znaczy ja myślę, że tutaj jest już pewnego rodzaju pomieszanie porządków na poziomie, nawet samego zrozumienia doktryny katolickiej. Doktryna katolicka od samego swojego początku, a świetnie zostało to rozwinięte chociażby przez świętego Tomasza zakwinu kwinu rozróżnia porządek naturalny, prawo naturalne, mówi ono jest poznawalne dla każdego człowieka, jego rozumem, z wykorzystaniem takiej sprawności rozumu, takiego właściwości, jaką jest sumienie, też z wykorzystaniem doświadczenia, jakie ma człowiek, i porządek objawienia. I mamy takie standardy związane z życiem społecznym, które będą rozpoznawane dla każdego człowieka na świecie. I dlatego te społeczeństwa pozaeuropejskie, pozachrześcijańskie też żyją według tych standardów, bo one po prostu biorą się z samej ludzkiej natury. No, chociażby ta e, potrzeba znalezienia małżonka, życia w stabilnym związku, posiadania e, potomstwa, to wszystko zresztą e, doktor e, Anielski, Święty Tomasz z akwinu wskazuje jako te prawidłowości prawa naturalnego. No i faktycznie, spojrzymy na świat, wszędzie to istnieje. Oczywiście są pewnego rodzaju różnice, odrębności. I wypaczenia, choćby islamska wypaczenia. poligamia. No. Mamy, oczywiście, ale nawet w kulturze islamu poligamia dotyczy zdecydowanej mniejszości mężczyzn, tak? To jest zjawisko, które w sensie populacji, w sensie socjologicznym nie dominuje, ale ma charakter zdecydowanie marginalny, przynajmniej w większości społeczeństw islamskich. W każdym razie Drugą rzeczą będzie porządek objawienia. No i tutaj rzeczywiście będą istniały pewne standardy, które już z samego porządku objawienia się biorą. W przypadku katolicyzmu takimi standardami będzie chociażby bezwzględna nierozerwalność małżeństwa, to jest nakaz o charakterze już religijnym w społeczeństwach katolickich w historii, także. W Polsce ten nakaz był stosowany wobec samych katolików, czyli jeżeli w takim społeczeństwie mieszkali na przykład e, Żydzi, oni nie byli podporządkowani temu samemu standardowi. Podobnie jest chociażby z zakazem stosowania antykoncepcji. To też nie będzie nakaz, który bierze się w swojej istocie z norm, które miałyby obowiązywać każdego człowieka, ale jest już nakazem porządku objawienia, porządku wiary. Chociaż jest zakorzeniony oczywiście też w tym porządku y, drugim, ale, ale w taki bezwzględny sposób mieści się w porządku wiary. No więc mamy, mamy dwa porządki, y, i trudno y, mówić, mieszać te dwa porządki ze sobą i redukować je wyłącznie do sposobu myślenia y, katolickiego. Katolicyzm rzeczywiście, jeżeli chodzi o filozofię, jeżeli chodzi o teologię, skonceptualizował myślenie o moralności prawdopodobnie głębiej i szerzej niż jakakolwiek religia znana na świecie. Ale to nie znaczy, że ludzie w innych częściach świata, w innych, w innych kulturach też tego porządku naturalnego nie znają. I to już samo w sobie zaprzecza tej takiej podstawowej tezie relatywistycznej. Nie będę wchodził szerzej w dyskusję z doktorem Kędzierskim dotyczącą tego, czy wiara to sfera wyobrażeń, czy wiara to sfera rozpoznania rzeczywistości, bo jestem prawnikiem, ale o ile wiem, to doktryna katolicka zakłada rozumienie wiary właśnie jako rozpoznawania prawdy. Nie tyle więc wyobrażenia, nie tyle więc myślenia, dyskutowania sobie o jakimś imaginarium, ale bardziej rozpoznawania, jak to mówi Tomasz, rzeczy. Przyszłych. Wiedza o rzeczach przyszłych chyba tak jest zresztą zdefiniowana. Więc to samo w sobie już jest punktem wyjścia błędu. Jeżeli traktujemy tą rzeczywistość, o której powiedzieliśmy, tą rzeczywistość społeczną, tą rzeczywistość relacyjną, funkcjonowanie rodziny, małżeństwa, potrzeba posiadania potomstwa, jako pochodną wyobrażeń no to także pewne różnice dopełniające się rolę kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, które nie muszą się bezwzględnie od siebie różnić, ale no, kobieta i mężczyzna są, są, są różni od siebie i to nie trzeba być głębokim analitykiem, żeby pewne różnice, chociażby w umiejętnościach, w zdolnościach, które posiadają statystycznie częściej kobiety czy mężczyźni dostrzegać. Tak? Jeżeli to wszystko zredukujemy do porządku tylko i wyłącznie wyobrażeń, no to rzeczywiście możemy przyjąć założenie, że te wyobrażenia ojdą, odejdą w przeszłość, że zostaną w jakimś krótkim czasie porzucone. Natomiast jeżeli będziemy je traktować jednak jako rzeczywistość, to musimy dojść do zupełnie innego wniosku, że projekt ideologiczne, z którym się dzisiaj mierzymy, projekt głęboko nihilistyczny, projekt neomarxistów, którzy w tych strukturach społecznych, o których mówiliśmy, nie tylko w samej religii, tak, ale także w rodzinie, w małżeństwie widzą problem ograniczenie wolności człowieka, ograniczenie ym, które sprawia, że człowiek nie jest w stanie właściwie realizować swoich potrzeb i żyć szczęśliwie. Mamy marxistów, którzy widzą w rodzinie instrument opresji, instrument, który służy tylko sprawowaniu władzy jednych nad drugimi. No wtedy jeżeli rozpoznamy ten oryginalny porządek jako prawdziwy, to musimy być pewni, że neomarksizm, jak każda inna ideologia w przeszłości, po prostu przeminie. Tak jak przeminął stary marksizm, który chciał zlikwidować własność, chciał zlikwidować także zresztą religię. No, okazało się, że potrzeba posiadania własności jest czymś, co mieści się w naturze człowieka mieści się w naturze człowieka i dlatego społeczeństwo bez własności nie może e, istnieć. E, paradoksalnie przecież te społeczeństwa e, komunistyczne to były społeczeństwa skrajnie spauperyzowane, e, biedne, w których nie tyle własność zniknęła, ale ona była w skup skupiona w rękach nielicznej grupy rządzących, czyli nie była uzależniona w takim stopniu od e, pracy, od przedsiębiorczości człowieka, jak e, w normalnie funkcjonującym e, społeczeństwie, tylko była uzależniona od e, pozycji w strukturach władzy, no i też odpowiedzmy sobie sprzedania się pewnej ideologii, odpójście na pewne polityczne kompromisy. No to musiało prędzej czy później upaść na dłuższą metę głęboki kryzys gospodarczy, który dotknął wszystkie kraje. Bloku wschodniego, doprowadził nawet te komunistyczne elity do takiego przekonania, że ich życie może być bardziej wygodne, bardziej komfortowe w społeczeństwie opartym na wolnym rynku. Tak? I tak samo będzie z tym obecnym y, projektem. Dobrze, ale przepraszam jeszcze panie doktorze, bo, bo jak ja rozumiem, coś się chyba jednak w Polsce także wydarzyło. To znaczy, no, nawet jeżeli powiemy, że to wszystko, co głosi Kościół jest w sferze faktów, a nie w sferze jakiejś imaginacji, tak jak chciałby doktor Kędzierski, to jednak większość Polaków rzeczywiście już po katolicku dzisiaj nie żyje i po katolicku nie myśli. No i obserwujemy takie kraje na zachodzie jak Holandia, Niemcy czy Francja, gdzie rzeczywiście większość jest kompletnie zdechrystianizowana. Czy to właśnie nie to nazywa doktor Kędzierski rozpadem imaginarium i czy nie twierdzi, że po prostu w Polsce w Polsce katolicyzm no, po prostu masowy, to, że większość nasza, naszego społeczeństwa w kraju będzie katolicka po prostu jest już nieuchronnie skazane na, na, na klęskę i po prostu przestajemy wierzyć jako społeczeństwo. Znaczy, oczywiście, na poziomie pewnych obserwacji Doktor Kędzierski no, mówi, mówi po prostu o faktach. To tak? że o, nic oryginalnego, dodajmy. Tak, bo to, to, przecież... to, 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 nie, to nie jest obserwacja rzeczywiście nadmiernie oryginalna. Zresztą, tak jak na początku mówiliśmy, to jest obserwacja, którą przyjmuje on z dużym smutkiem, tak? bo mówi, to społeczeństwo katolickie było społeczeństwem, które pod wieloma względami pozwalało ludziom lepiej żyć niż społeczeństwo, w którym e, tych wartości e, nie ma, w którym one przestają pełnić rolę norm e, społecznych. Więc procesy negatywne rzeczywiście e, zachodzą. Ja w tym swoim artykule odwołuję się do myśliciela liberalnego Karla e, Popera. Karla e, Popera, który zresztą jest guru e, George'a Soros'a, był jego nauczycielem, był e, Soros był jego seminarzystą. Popper tam opisuje pewien bardzo charakterystyczny sposób myślenia. Sposób myślenia, który określa jako samospełniające się przepowiednie. Samospełniające się przepowiednie wówczas się ziszczają, także w życiu indywidualnym człowieka, jeżeli sami głęboko w nie uwierzymy. To zresztą Popper określa jako efekt, Edypa, przywołującą mitologiczną, postać, która najpierw idzie do delfickiej wyroczni, a potem mając już świadomość, jak się będzie rozwijać jego dalsze życie, właśnie dlatego, że jest głęboko przekonany o prawdziwości tej przepowiedni, to zabija swojego ojca, wchodzi w kazirodczy związek ze swoją matką. Takie samospełniające się przepowiednie możemy obserwować w indywidualnym życiu wielu ludzi, którzy na przykład słyszą o to, że nic im się nie uda. W drugą stronę, ci, którzy usłyszą, że czeka ich kariera, że czeka ich powodzenie no, z kwestia i środowiska rodzinnego i otoczenia, chociażby w dzieciństwie mam znacznie większe szanse na to, żeby osiągnąć sukces. Co słyszą katolicy od dziesięcioleci. Co słyszą chrześcijanie od dziesięcioleci. Słyszą w ogóle konserwatyści, czyli wszyscy ci, którzy są bliscy temu klasycznemu światowi wartości, no przynajmniej tak od stu lat słyszą o nieuchronnym upadku cywilizacji zachodniej. O mieszku zachodni od tak. 100 lat osła węgla. oczywiście, tak. Słyszą to od bardzo już dawna, i sam nasz sposób myślenia, nasz jako tych, którym te wartości katolickie, chrześcijańskie są bliskie, jest w dużej mierze ukształtowany przez takie przekonanie, że mamy do czynienia z jakąś fazą schyłkową, że mamy do czynienia z jakimiś nieuchronnymi procesami, które po prostu zachodzą i możemy sobie toczyć nasze indywidualne życie według pewnych standardów moralnych, ale w zasadzie niewiele zmienimy. Otóż to jest kompletna bzdura, i dla to, to ja pan doktor użył sformułowania, że procesy po prostu zachodzą. Na pytanie, czy one po prostu zachodzą, czy jednak ktoś te procesy przeprowadza? No, czy historia dzieje się sama, czy jednak my historię tworzymy z Bożą no, to, jest, to jest oczywiście y, kompletne nieporozumienie i dlatego przywołuję tego Popera, bo on y, uświadomił też w czasach, w czasach, kiedy ten determinizm y, królował y, swoim uczniom, że y, przyszłość zależy y, od nich, nie zależy od I wielkich dlatego, co historii. I dlatego Soros robi to, co robi i tak. angażuje ogromne miliony, żeby jednak te wizje realizować. No, mowa jest, mowa jest w książce Popera, Nędza historycyzmu, o z jednej strony socjalizmie, który rzekomo opisywał na podstawie kryteriów naukowych takie procesy. Dzisiaj wiemy, że to jest bzdura. Mowa jest o narodowym socjalizmie, czyli o tej wersji, która została rozwinięta przez Adolfa Hitlera. Też tam była pewna taka historiozofia, też takie przekonanie, że jest jakiś duch dziejów, który doprowadzi do triumfu tych raz doskonalszych nad mniej ja mówimy, Nie, nie, niczego takiego nie ma. Wszystko zależy od tego, co my zrobimy. No i tego słucha George Soros, który pamiętajmy, jest człowiekiem, który na Węgrzech cudem uchodzi przed Holokaustem. Człowiekiem, który właściwie nie ma żadnej pozycji wyjściowej, silnej, który. Po wojnie zaczyna właściwie od zera no i tworzy ogromne imperium finansowe. Imperium, które nie zawsze jest tworzone zgodnie z przepisami prawa i etyki, pamiętajmy. Ciążą na nim wyroki karne przecież nawet, ale imperium, które jest niesamowicie skuteczne, które wpływa na funkcjonowanie polityki w całej Europie, także w Polsce do dnia dzisiejszego. I to, że chrześcijanie. Niekoniecznie myślą w podobny sposób, że bardzo wiele zależy od naszych działań, od, 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 od skuteczności tego, co my robimy, powinno zaskakiwać, bo przecież rozpoznanie wolności człowieka to jest najważniejsze odkrycie chrześcijaństwa. Znaczy to, co chrześcijaństwo wnosi właściwie do rzeczywistości, tej wolności, która przecież ma swój przejaw w dziejach, chociażby opisywanych w Biblii. Tak? Na samym już początku w Genezis, kiedy Ewa, ta, ta wolność właściwie jest uświadamiana Ewie dokonującej złego wyboru, dokonującej złego wyboru, dającej się uwieść pokusie, ale właśnie poprzez tą swoją wolność poprzez zdolność e, wybierania e, dobra e, lub zła i tej wolności, która ma też, e, ma też e, przejaw w postaci Maryi, e, Matki Bożej, e, która e, z kolei też daje swojej wolności wyraz, odpowiadając tak, e, odpowiadając tak, czyli Fiat tak, to jest też właśnie e, wolność, którą e, w chrześcijańskiej antropologii Bóg pozostawia człowiekowi i mówi nie wszystko zrobię za ciebie człowieku. Właska e, może pomagać, tak to jest ta chrześcijańska doktryna. I można powiedzieć, że dzisiaj chrześcijanin determinista zostawia całą tą tradycję, istotę właściwie chrześcijaństwa gdzieś z boku i idzie za jakimiś nowoczesnymi, współczesnymi e, teoriami. E, no dlatego, dlatego też pokazuje tutaj człowieka zupełnie spoza tradycji chrześcijańskiej, a, ale po prostu trzeźwo, trzeźwo e, dekonstruującego e, pewne e, absurdy, e, pewne takie bożki e, determinizmu, które chrześcijanom niektórym czasami łatwo jest przywoływać, bo one... Y, pozwalają y, na samo usprawiedliwienie. Tego, że się nic nie robi. Ale zanim do tego właśnie jeszcze co robić przejdziemy, to panie doktorze, bo ja mam wrażenie, że za tym tekstem tego Marcina Kędzierskiego, jak i w ogóle za tymi wszystkimi prorokami zagłady, stoi takie przekonanie z gruntu marksistowskie, że byty tworzy świadomość i tak się zmieniła nasza, no, to jak dzisiaj żyjemy, że po prostu nic już nie możemy zrobić i ten kościół, nauczenie kościoła było dostosowane do życia pełnego cierpienia, wojen i tak dalej. A dzisiaj, prawda, to wszystko nam już nie grozi, więc po prostu naturalnie przestajemy wierzyć i nic się nie da zrobić. Nie, czy nie jest właśnie tak, że to za nimi stoi, czy może to nie jest prawda? Oczywiście, że to nie jest prawda. Znaczy, trudno zanegować tą tezę, że warunki materialne, otoczenie wpływają na sposób myślenia człowieka, ale w żaden sposób nie likwidują ludzkiej wolności. Mogą być jakimiś tam czynnikami, które kształtują tą wolność, sprawiają, że człowiekowi jest łatwiej czy, czy trudniej podejmować określone decyzje. Myślę, że jednak znacznie większe znaczenie mają po prostu normy społeczne, a przekaz, który trafia z mediów, ma przekaz, który trafia ze strony polityków, przekaz, który trafia wreszcie ze strony duż pasterzy. I o tym, że byt nie kształtuje świadomości w tym sensie, że nie jest jedynym czynnikiem, że warunki materialne nie są jedynym czynnikiem, który wpływa na to, jak ludzie myślą, no, świadczy sytuacja na całym świecie. Myślę, że doktor Kędzierski patrzy na rzeczywistość troszeczkę przez pryzmat ograniczonego środowiska, czyli dużych polskich miast i to też nie do końca wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają, tylko jakichś grup, z którymi on się styka. No, ale wystarczy spojrzeć chociażby na przedmieścia Miast. Wystarczy spojrzeć na te miejsca, gdzie funkcjonują środowiska tradycji łacińskiej, które przyciągają niemal wyłącznie młodych ludzi. Wystarczy spojrzeć też na wspólnoty katolickie, które powstały po drugim Soborze Watykańskim, a odwołują się jakoś do rodziny, do etyki, do znaczenia pewnych takich czynników podstawowych, porządkujących ludzkie życie, których jest sporo i z których duża część rozwija się Przecież, żeby zobaczyć, że nie mamy do czynienia ze zjawiskami uniwersalnymi, nawet w tym świecie katolickim, ale mamy do czynienia ze zjawiskami, które no, pewnie w tej chwili dominują, ale może dlatego, że w niewystarczającym stopniu chociażby do mediów, do tego dyskursu publicznego mają dostęp ci, którzy oferują to, co jest oryginalnie katolickie, to co oryginalnie porządkuje życie y, człowieka i to, co odpowiada też na potrzeby człowieka, no bo przecież ludzie mają potrzebę, żeby ich życie było oparte na pewnej etyzy, to jest potrzeba uniwersalna. Z drugiej strony mają oczywiście swoje słabości i w zależności od tego, czy ktoś dotrze do tego człowieka z prawdą, dotrze, dotrze z pewnym przekazem, który na to jego potrzeby odpowiada, to on może podjąć takie, czy inne decyzje. Nawet spójrzmy na taki czysto świecki wymiar, no chociażby taka postać jak Jordan Peterson. Myślę, że bardzo znamienna i bardzo Dające do myślenia, bo można było powiedzieć, że to, co Jordan Peterson, jako psycholog, psychoanalityk prezentuje, a cieszy się niesamowitą ogromną popularnością na świecie, no to jest w zasadniczej mierze. Oczywiście nie wszystkimi tematami się zajmuje, ale w zasadniczej mierze, jeżeli chodzi o to, że chociażby kobieta i mężczyzna mogą mieć różne role, że małżeństwo, trwałe małżeństwo jest ważne, że posiadanie dzieci daje spełnienie w życiu, a z kolei rezygnacja z rodzicielstwa może prowadzić do różnych problemów, szczególnie kiedy człowiek jest starszy i staje się samotny. No można by powiedzieć, że w ogromnej mierze to, co zrobił Jordan Peterson, to jest taka sekularyzowana wersja katolicyzmu. On zresztą nie neguje potrzeby transcendencji, szukania Boga, ale można by było powiedzieć, że stworzono taki marketingowy produkt, który po, po, prostu, po prostu pokazuje człowiekowi, jak żyć. I, ten I produkt, Pokazuje fakty, nie tak, ideologię, pokazuje tylko fakty, pokazuje, właśnie. fakty pokazuje, pokazuje to, co w każdym tradycyjnym społeczeństwie było oczywiste, ale myślę, że to co akcentuje Peterson jest w szczególnym stopniu katolickie, szczególnie tam żeby zwraca uwagę na... Rolę kultu maryjnego, żadne społeczeństwo, które nie, nie czci rodzicielstwa, które nie czci macierzyństwa, nie ma przyszłości. To są, można by powiedzieć, takie całkowite oczywistości, ale które były szczególnie specyficzne i są szczególnie specyficzne właśnie dla tradycji katolickiej. No i co się okazuje, że ta sekularyzowana wersja katolicyzmu, która stała się takim po prostu paradnikiem jak żyć, sprzedaje się w milionowych nakładach na zachodzie, w tym samym czasie, kiedy... Bardzo wielu biskupów, niestety w zachodniej Europie, powstrzymuje się od powtarzania tego samego, co, jak się okazuje, będąc produktem marketingowym, trafia do nowoczesnego człowieka. No i to oczywiście pokazuje jedną rzecz: że człowiek XXI wieku czeka na to samo, na co czekał człowiek XV wieku, na co czekał człowiek średniowiecza, tylko trzeba po prostu do niego z tym wszystkim wyjść. Pokazuje to też pan doktor, zresztą opisując rzeczywistość krótko w swoim artykule, poza Europą, w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji, gdzie ludzie masowo nawracają się na katolicyzm czy na, na chrześcijaństwo w ogóle. No to też pokazuje, że mimo tego, że się bogacą i życie jest coraz wygodniejsze, jednak mają tę potrzebę wiary. I jeżeli im ona zostaje dostarczona tak, że są gotowi ją przyjąć, to ją przyjmują. Tak, tak, oczywiście. To są pewne prawidłowości socjologiczne, których się po prostu nie da zanegować. I myślę, że po prostu trudno jest polemizować z faktami. No zresztą spójrzmy nawet na kraje prawosławne. Są badania Pew Research Center dotyczące religijności w Europie. Widzimy, że jest wzrost religijności w większości z tych państw. O ile wiem, to... Może się mylę, ale nie powstał w prawosławie taki chociażby istotny nurt, jak w Polsce istnieje Tygodnik Powszechny, czyli próba jakiejś dziwnej syntezy katolicyzmu z, z liberalizmem. Z której, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, niewiele już zostaje z tego elementu religijnego, z tego elementu, który stawia jakieś wymagania. Takie syntezy historycznie niemal zawsze skazane są na triumf tego pierwiastka, który jest słabszy, który jest mniej wymagający. Niestety w Polsce się z tym bardzo mocno mierzymy. Kiedy spojrzymy dzisiaj na ten tygodnik powszechny, który miał być właśnie takim, takim, takim nowym katolicyzmem, zmieszanym jakoś z tą cywilizacją, nowoczesną czy ponowoczesną, no to kar się, że tam praktycznie w ogóle już nie ma treści religijnych. Są tylko i wyłącznie postulaty skrajnej lewicy. O treści religijne, tylko w tym sensie, żeby całą religię obalić i rzeczywiście dostosować no, się zapewne do świata. Ale panie doktorze, skoro tak jest, skoro tego determinizmu nie ma i nie jesteśmy bynajmniej skazani na to, żeby dać się rozjechać przez ten modernistyczny, liberalny walec, to co robić? Bo doktor Kędzierski twierdzi, że nic się nie da już zrobić, bo nawet jeżeli byśmy w Polsce coś próbowali zrobić, to przecież jesteśmy też krajem małym słabymi nie narzucimy naszej narracji, naszej wizji całemu światu, więc musimy dać się zabić, można powiedzieć. I co więcej twierdzi też, że wszystkie takie ruchy, jak choćby Instytutor do Juris, czy myślę, to stowarzyszenie Księdza Skargi, będą się w Polsce, twierdzi Kęzierski, radykalizować i w ten sposób staną się zakładnikiem alternatywnej prawicy, ale to -right, i można powiedzieć, ulegą też takiemu zniszczeniu w jakimś takim kotle marginalnej polityki. Czy to jest prawda i nic się już nie da zrobić? To znaczy, trudno mi powiedzieć, na czym się opiera ta diagnoza doktora Marcina. To jest diagnoza, która, którą można było chyba w takim haśle, że w zasadzie to chyba robią dobrą robotę, bo bronią tego, co zostało tutaj nazwane tym pozytywnym imaginarium, tym światem fajnych wartości, które odchodzą w przeszłość. Ale i tak nie wygrają, bo wszystko jest przegrane z góry. A przy okazji mogą sobie popsuć wizerunek, bo zrobią oni nich okładkę w Newsweeku, bo ktoś tam się negatywnie wypowie. Bo... Twierdzi doktor Kędzieryski, że skoro się negatywnie wypowiadają i przypinają właśnie łatki radykałów, to nie ma innej drogi, niż stać się tymi radykałami. Właśnie, Ordo-Jurys jest na to skazany, bo stało się już zakładnikiem jakby swojej opinii na przykład. To, czy ktoś jest radykałem, nie wiąże się z oceną dokonywaną przez czy to środowisko gazety wyborczej, czy jakąkolwiek. Że tak powiem, nawet bardzo potężną liberalną czy lewicową redakcję, ale z tym, co rzeczywiście się prezentuje, z tym, co rzeczywiście się stanowi. Jest bardzo taka znamienna ocena dokonana już przez Arystotelesa w Etyce Nikomachejskiej, który właściwie określa coś takiego jak miara właściwa. Miara właściwa nie jest tą miarą, która w danym momencie będzie bliższa temu, co jest mniej czy bardziej praktykowane, tylko temu, co jest. Prawidłowe. Czyli na przykład, jeżeli podczas jakiegoś przyjęcia, podczas uczty wszyscy zbyt dużo jedzą, to miarą właściwą nie jest dostosowanie się do tej normy, ale zjedzenie tyle, ile należy. No to przykładowo jest jeden z takich kontekstów przy, 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 przytaczanych przez starożytnych. Tak? I tak samo dzisiaj, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś trendami, które nie wiem czy w społeczeństwie, ale w mainstreamowych, w lewicowych mediach dominują, to mianą właściwą nie jest szukanie jakiegoś tam kompromisu, który akurat w danym momencie jest aktualny, a być może za pięć lat okaże się być znowu skrajną prawicą czy skrajnością, bo, 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 bo radykałowie, inżynierowie społeczni po prostu pójdą dalej, tylko trzymanie się tego, co jest prawidłowe. Oczywiście bardzo często jest taki śmieszny zabieg retoryczny, który pozwala przedstawiać jakieś pozycje skrajne, przypisywać je. To jest oczywiście zabieg tylko i wyłącznie retoryczny. My jako Instytut Ordo-Juris stoimy w tym samym miejscu i stać w nim będziemy. Nie dlatego, że dzisiaj dyskusja akurat pozwala nam na to, że być w tym punkcie, ale dlatego, że po prostu uważamy pewne standardy za obiektywnie słuszne. Opierają się one na rozpoznaniu rzeczywistości. Ostatnie jeszcze moje pytanie, panie doktorze, bo w tych obu tekstach, zarówno doktora Kędzierskiego, jak i w pańskim tekście pojawia się problem związków z polityką, związków tych właśnie ludzi, którzy chcieliby odbudować to, co doktor Kędzierski nazywa katolickim imaginarium, a to, co w istocie jest po prostu pewnym faktycznym porządkiem. Czy w Polsce możemy się wiązać z polityką, żeby tę kontrrewolucję -kontr przeprowadzać, czy raczej to jest zgubna droga i musimy jednak własnymi, pozapolitycznymi, można rzec, pozapartyjnymi siłami te rzeczy realizować? No właśnie, to jest myślę, że kluczowa kwestia, samo to pojęcie zresztą myślę, że jest kluczowe, kontrrewolucji czy przeciwdziałania rewolucji. Bo pamiętajmy, że kontrrewolucja to nie jest taka rewolucja au revoir, tak? czyli to nie jest taka rewolucja, którą przeprowadzi strona konserwatywna tymi samymi metodami, które prowadzi ta druga strona. Czyli tak jak My dzisiaj widzimy stosowanie przemocy, usprawiedliwianie przemocy. W tym starym komunizmie no to w ogóle trudno to komentować, wszyscy wiemy, ale nawet w tym współczesnym neomarksizmie dzisiaj widzimy, że bije się człowieka na ulicy i e, powszechnie się to m, niestety pochwala. A ten, który bije, mówi, że przecież tak trzeba, bo są takie wartości, za które tak, trzeba Tak, czy, czy kłamstwo, że jest jakiś prorodzinny samorząd, umieszcza się go w atlasie e, nienawiści. E, nie, to nie są te same metody. Trzeba się bronić, ale e, przeciwwrotnie. Przeciwdziałanie rewolucji to budowanie. Tak jak rewolucja jest niszczeniem, no to przeciwdziałaniem jej jest budowanie. No i to budowanie zakłada oczywiście otwartość na ludzi zawsze. To znaczy, żeby coś budować, no to trzeba współpracować, ale współpracować twardo broniąc wartości i budując instytucje. jedną z takich instytucji jest... Instytut Ordo-Juris, które mają na celu obronę etyki, obronę pewnych standardów, a nie uzyskanie władzy. Bo tylko i wyłącznie wtedy uda nam się zwyciężyć. Kiedy spojrzymy na tą drugą stronę, na George'a Sorosa, zwróćmy uwagę, że on tak naprawdę stworzył potężne imperium i skuteczne, którego celem nie jest fizyczne sprawowanie władzy przez jego podwładnych. Nie. To jest imperium, które jest skuteczne, dlatego że oddziałuje po prostu na rzeczywistość y, polityczną, y, reprezentując te same wartości czy raczej powiedzmy, w dużej mierze anty y, wartości uderzające w tożsamość, uderzające w to co stanowi y, czynnik spajający y, społeczeństwa. Zmieniają się rządzący, ale wpływy tych fundacji założonych przez George'a Sorosa są niewątpliwie stałe, tak jak Fundacja Batorego w Polsce funkcjonowała na początku lat 90., tak funkcjonuje i dzisiaj. I oczywiście na tą czy inną władzę może mieć mniejsze przełożenie, ale stale jest w tym samym miejscu, nie tylko stale komentuje, ale stale stara się krytykować, stara się stara pochwalać też to, co jest zgodne z jej linią. I właśnie tworzenie takich instytucji i wzmacnianie, a nie inwestowanie w polityków, jest szansą na przyszłość. Która będzie inna, która nie będzie w tych czarnych, nihilistycznych barwach, ale która może pozytywnie się różnić od tego, co widzimy dzisiaj. Ci, którzy pokładają nadzieję w politykach, no mogą nawet dzisiaj zobaczyć, w, 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 w miesiącu wrześniu 2020 roku, po wygranych wyborach, wygranych przez ugrupowania. O, które określają się jako e, prawicowe, że cały program konserwatywny związany z ochroną wolności akademickiej, związany z ochroną wolności sumienia, związaną, związany z ochroną e, chociażby e, ludzkiego e, życia od e, samego e, początku, związany z ochroną i wzmocnieniem też. Rodziny, chociażby przez sensowne, rozsądne mechanizmy podatkowe. Dzisiaj system podatkowy, niestety, ciągle po tylu latach uderza w rodzinę, a wielu osobom z ekipy rządzącej wydaje się, że właściwie całą sprawę załatwia wyłącznie program 500. Te wszystkie rzeczy, niestety, zostają z boku istotne cywilizacyjnie. Tak samo z boku gdzieś zostaje pozytywny program kulturowy którego ciągle niesamowicie głęboko brakuje. Nie ma konkursów, które akcentowałyby wartości, które akcentowałyby też pewne wartości w sensie estetyki, której tak bardzo przecież nam dzisiaj brakuje. Kiedy spojrzymy sobie na wydziały architektury czy akademie sztuk pięknych, które po prostu w sposób bezrefleksyjny podążają za pewnymi trendami z zachodu. No okazuje się, że tematyka praw zwierząt Zresztą w bardzo kontrowersyjny sposób ujęta jest od tego wszystkiego, ważniejsza jest brana. Na e, sztandary. Tam nie, 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 nie negując, że jak ochrona zwierząt jak ochrona przyrody, to jest rzecz e, ważna. No to patrzymy na projekt, który został przed kilkoma dniami e, umieszczony w, 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 przedstawiony przez e, posłów Prawa i Sprawiedliwości. No i, no i tam naprawdę jest wiele rzeczy, obiektywnie budzących wątpliwości z perspektywy takiej zdroworozsądkowej, e, no, które mogą nie tylko tworzyć problemy dla rolników, no, ale mogą tworzyć nie, niebezpieczeństwa, ryzyka. No, jak, no, podważają za, po fundamenty. Tak. Wych wychodzą z jakichś fundamentów w ogóle miejscami innych, no, jak chociażby ten zakaz zakaz, 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 zakaz trzymania psów na łańcuchu no, może przecież być bardzo niebezpieczny dla dzieci na wsi. No, to nie trzeba być jakimś głębokim analitykiem, prawnikiem, który zna normy konstytucyjne, żeby sobie po prostu z takich praktycznych spraw zdawać sprawę. No, 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 to można byłoby to zresztą analizować dłużej, ale kiedy na to patrzę, to widzę jedną rzecz, że po naszej stronie, po tej stronie konserwatywnej, za mało jest niezależnych zewnętrznych instytucji, twardo stojących pryncypialnie po stronie wartości, które mogą naciskać. I skutecznie naciskać, też z wykorzystaniem pewnego aparatu medialnego, na polityków. Bo ja nie chcę nawet dokonywać ocen, czy ta formacja polityczna jest lepsza czy gorsza. Na pewno mamy do czynienia z formacją polityczną, która jest mniej nihilistyczna, przynajmniej odwołuje się do mniej nihilistycznych wyborców, do mniej nihilistycznego elektoratu niż te formacje, które funkcjonują na Zachodzie i te, które funkcjonowały w Polsce przez jakiś czas wcześniej. No ale każda z takich formacji będzie ulegać, każda formacja polityczna będzie ulegać e, tym organizacjom społecznym, tym e, mediom, które mają charakter od nich niezależny, mają charakter opiniotwórczy. I dla nas jedyną szansą na to, żeby e, móc skutecznie w przyszłości e, zmieniać świat, to jest budowa podobnie silnych organizacji e, społecznych. Eksperckich, jak Fundacja Batorego, mediów, które mają podobne przełożenie na polityków, nawet tych polityków drugiej strony, jak ma ciągle, niestety, środowisko gazety wyborczej, mimo że posługuje się skrajnie nieetycznymi metodami i niejednokrotnie zniekształca rzeczywistość. I tutaj, Wydaje się, że jest istota rzeczy, a pokładanie nadziei w ludziach walczących o władzę, walczących także o objęcie wszystkich tych atrybutów związanych z władzą, i przecież wiemy, jak ogromny jest ten sektor chociażby biznesu, który jest uzależniony od rządu, to jest pokładanie nadziei po prostu daremne. Szanowni Państwo, czyli podsumowując naszą rozmowę, nie ma czegoś takiego jak rozpad katolickiego imaginarium z dwóch przyczyn. Dlatego, że katolickie imaginarium nie istnieje, bo katolickie są prawdy, a nie jakieś wyobrażenia. No i nie ma to żadnego determinizmu. Nie jest tak, że jesteśmy skazani na to, żeby dać się zniszczyć, dać się zjeść rewolucję. Możemy z tą rewolucją walczyć i musimy z nią walczyć i możemy i musimy z nią wygrać. Moim gościem był pan dr Tymoteusz Zech z Instytutu Ordo Juris. I podkreślam raz jeszcze, to jest program W imię zasad dedykowany Instytutowi Ordo Juris. Co tydzień, co poniedziałek będziemy, mam nadzieję, z ekspertów, prawników z tegoż Instytutu gościć. A wszystko dzięki Państwu, dzięki temu, że chcą Państwo naszą telewizję, także Instytutu Ordu Juris, wspierać modlitewniej i finansowo, jak finansowo nas wspierać jest pod tym nagrańmy. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę Państwu. Bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.